Sam Diaz. Gaming Art in Motion. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam was na recenzję naprawdę fajnej klawiatury mechanicznej. Jest to model od firmy Gambias Hermes Ultimate. Klawiatura kosztująca swoje, ponieważ jest to plus minus 500 zł. Najlepsze ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu pod filmem. Natomiast klawiatura ta w testach zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, ma dużo fajnych cech i wszystkie przybliżę wam je dzisiaj. Są także pewne wady, ale o nich także sobie dzisiaj posłuchacie. Tak więc zapraszam was do oglądania. Ok, moi drodzy, tak więc zabieramy się za recenzję. Przed nami klawiatura Gambias Hermes wersji Ultimate. Od razu się przygotujcie, że tą klawiaturę będę zachwalał w tej recenzji, ponieważ bardzo się z nią zżyłem i bardzo mi się spodobała. Pomimo, że ma najmniej lubiane przeze mnie przyciski, przełączniki, czyli Cherry MX Blue, te klikające, natomiast mamy tutaj elementy wyciszające, o wszystkim wam powiem za chwilkę. Pierwsza rzecz, jaką widzimy, to ogromna podpórka pod nadgarstki, która jest większa niż potrzeba. Natomiast jak ktoś używa czegoś takiego, no to będzie miał wygodnie, na całej klawiaturze można się po tym poruszać. Jeśli nie chcecie, to zobaczcie, podpórka na magnesy, odczepiamy i nie mamy. Klawiaturka robi się nam bardziej kompaktowa, taka mogąca się zmieścić praktycznie wszędzie. A z tej tutaj podpóreczki możemy zrobić sobie taką właśnie osłonę przeciwkurzową, chociażby na klawiaturę. Jeśli nie chcemy, możemy to schować do pudełka, ale w sumie fajnie, że nam się w tej chwili nie kurzy, jak nie używamy. Nie zbiera nam się kurz czy jakieś paprochy między klawiszami. To też jest oczywiście ważne i przydatne. Tak więc podpóreczka ma dwie role, jeśli chcecie korzystać możecie, jak nie musicie, to też jest ok. Sama też ma jakieś elementy antypoślizgowe, jak widzicie, więc całość się trzyma super, a klawiaturka biurka trzyma się jak przyklejona, nawet w tej chwili na podwyższeniach też gumowanych. I tu mamy też elementy antypoślizgowe. Jak już tu jesteśmy, to widzicie długi kabel około 2 metrów, też gruby, na końcu nam się rozdziela na dwa wtyki USB oraz dwa mini jacki. Po co? Mini jacki oczywiście podłączamy do naszej karty dźwiękowej, do wyjścia słuchawkowego i mikrofonowego, a następnie nasze słuchawki i mikrofon możemy wpiąć sobie tutaj. Mam też dwa wtyki USB na tym kablu. Jeden zasila klawiaturę i podświetlenie, a drugi zasila ten port USB 2.0 tutaj. Dzięki czemu możemy tu sobie też podłączyć chociażby jakieś słuchawki na USB, pendrive'a, czy podładować telefon. W każdym razie zawsze się znajdzie jakaś funkcja na to i na pewno będziecie z tego korzystać. Co do designu klawiatury, moim zdaniem jest świetny. Wygląda bardzo fajnie. Mamy tutaj takie fajne wgniecenia, pofałdowania, znaczek Gambiasa w centrum, który bardzo przykuwa uwagę i świetnie wygląda. Jakość wykonania świetna, klawiatura naprawdę masywna. Jakość plastiku również genialna. Nie brudzi się za bardzo, jest odporny na uszkodzenia. No i sama jakość tych nakładek na klawisze też jest bardzo dobra, też się z nimi nic nie dzieje. Tak więc pod tym względem po prostu super sprzęt. Jak widzicie, też mamy podświetlenie, możemy je sobie wyregulować, wyłączyć, ściemnić, czy włączyć tryb pulsacji. Natomiast mamy tylko i wyłącznie czerwień. Ale patrzymy dalej. Mamy tutaj przełączniki Cherry MX Blue, czyli 50 milionów klików żywotności. No i posłuchajcie sobie, jak pracują. Jak na niebieskie MX-y są dość ciche, ponieważ zastosowano tutaj specjalne elementy wyciszające Gambiasa. Jest to patent tej firmy, tak więc ten klik jest cichszy, mniej taki dający po uszach, że tak powiem obrazowo, w porównaniu z tradycyjnymi MX-ami Blue, chociażby tutaj klawiaturka od Tesoro Tizony. No, różnicę słyszycie wyraźnie. Tak więc pomimo, że nie lubię tego kliku w Cherry MX Blue czy w zielonych przełącznikach Razera, to tutaj ten klik, pomimo że jest zauważalny, to jakoś mogłem się do niego przyzwyczaić i z tym funkcjonować. Samej klawiatury używa się bardzo fajnie, ponieważ klawisze są dość wysokie, natomiast skok nie jest wysoki. Wystarczy je lekko
nadusić i już funkcjonują. Tak więc pisze się na niej bardzo fajnie, gra się również świetnie. A do tego lekkiego hałasu, tak jak mówiłem, można szybko przywyknąć. Z tego układu widzicie mały Enter, długi Backspace, takie pełnowymiarowe shifty, normalna spacja też podświetlana i mamy sporo przycisków dodatkowych, moi drodzy. Tutaj 5 przycisków gamingowych programowalnych, programowalne przyciski M aż do 8, tu przy kursorach jeszcze mamy. Nagrywanie Mac w locie, kolejny przycisk programowalny, przycisk FN, z którym uruchamiamy inne funkcje, chociażby regulację podświetlenia w górę i w dół. 10 przycisków do zmian profili, czyli mamy aż 10 profili. I tutaj przyciski multimedialne. Do tyłu, do przodu, play, pauza, wyłączenie dźwięku, ciszej, głośniej, blokada klawisza Windows, tryb gamingowy, kolejny przycisk programowalny oraz six key i N key rollover, czyli anti-ghosting na 6 przycisków wduszonych jednocześnie lub na wszystkie. Bardzo fajna opcja. Też jak widzicie mamy wyświetlacz zrobiony w stylu Gandiasa. No i w sumie z tych przycisków dodatkowych mamy wszystko. Zobaczycie jeszcze oprogramowanie, a potem zrobimy sobie jeszcze podsumowanko. W tej chwili zobaczymy panel sterowania klawiatury Gandias Hermes. Pierwsza zakładka to Key Assignment, czyli ustawienia wszelkich klawiszy. Możemy wybrać sobie dowolny klawisz, chociażby jakiś z tych dodatkowych. Włączamy default i mamy mnóstwo funkcji do wyboru. Jak widzicie, funkcje Windowsa, Skype'a, kontrola mediów, uruchamianie programów itd., itd. Jest tego naprawdę sporo. Zobaczmy sobie chociaż funkcję Windowsa. Jest tego naprawdę sporo. Media Controls. A więc możemy wybierać sobie, programować wszystkie tutaj klawisze. I to możemy zrobić aż dla 10 profili, czyli naprawdę tych ustawień jest mnóstwo. Druga rzecz, Macro Management. Mamy też specjalny przycisk na klawiaturze, który nam te makra nagrywa w locie. Możemy to też zrobić z poziomu tutaj tego menu. Podświetlenie. Mamy tylko czerwone, co prawda, natomiast mamy kilka poziomów jasności lub efekt oddychania. Tutaj mamy taką sekcję, która występuje w oprogramowaniu Gandiasa, czyli jakieś alerty, timery, które przy pomocy dźwięków nam informują o różnych zaprogramowanych przez nas wydarzeniach. Edycja tychże alarmów, czyli możemy sobie ustawić jakby taki stoper w grze, muscle memory, czyli pamięć klawiatury, która zlicza wszelkie kliknięcia. Widzicie tutaj total 7000 naciśniętych klawiszy. No i opcja Update Support, gdzie możemy chociażby sprawdzić sobie wersję firmware'u i zaktualizować ją. No i moi drodzy, czas na podsumowanie. Gandias Hermes Ultimate nie jest tanią klawiaturą mechaniczną, chociaż z drugiej strony tanich klawiatur mechanicznych po prostu nie ma. Jakieś bardzo niskiej klasy zaczynają się od 200 zł, takie przeciętne mamy za 300-350, natomiast naprawdę dobre klawiatury mechaniczne kosztują 700-800 zł. Zresztą mamy takiego przedstawiciela jeszcze, powiedzmy, pomiędzy półką średnią a wysoką. Nie jest jeszcze cenowo najgorzej. Natomiast jeśli znajdziecie jakąś promocję, będzie na przykład stówkę tańsza, jak dla mnie, bierzcie od razu. Klawiatura jest świetna. Ja sam, jak już powiedziałem na początku, zżyłem się z nią bardzo. Przyzwyczaiłem się do niej strasznie. Świetnie mi się na niej gra. Świetnie mi się na niej pisze i ogólnie pracuje. Myślę, że ta klawiaturka pobędzie u mnie jeszcze dłuższy czas, gdyż jest naprawdę fajna. Przypomnę Wam zalety. Wyciszające nakładki na klawisze, mnóstwo przycisków programowanych dodatkowych, mnóstwo profili, nagrywanie makr w locie, świetne oprogramowanie konfiguracyjne, hub USB oraz przedłużenie naszej karty dźwiękowej, no i też ta ogromna magnetyczna podpórka pod nadgarstki. Jednym słowem, świetna klawiatura mechaniczna dla graczy, naprawdę polecam. Z tego też względu ta klawiaturka otrzymuje ode mnie naprawdę wysoką ocenę i rekomendacje kanału. Naprawdę jest to sprzęt wart swojej ceny według mnie. Dziękuję Wam za uwagę. Za chwilę zobaczycie jeszcze planszę końcową z podsumowaniem testu. No i też zapraszam Was na inne filmy. Pozdrawiam Was, cześć!